Powiedzmy, że mamy dane pewne przekształcenie liniowe z przestrzeni wektorowej, na przykład Rn, w tę samą przestrzeń wektorową Rn. To może być jakaś inna skończenie wymiarowa przestrzeń wektorowa nad innym ciałem, ale tutaj skupimy się konkretnie na przestrzeni Rn. To, co jest najważniejsze, to że to przekształcenie liniowe przekształca tę przestrzeń w tę samą przestrzeń. No i teraz, jeżeli to jest właśnie taka skończenie wymiarowa przestrzeń, to wygodnie jest działanie tego odzorowania T na jakiś wektor x, Zapisać w postaci macierzy mnożenia przez macierz. Czyli mamy macierz, ona mnoży nam wektor x w tej przestrzeni rn. No i to jest wartość tego odzorowania liniowego na tym wektorze. No i w poprzednim filmie zdefiniowaliśmy sobie, co to jest wektor własny i wartość własna. Powiedziałem, że wygodnie czasami używać takich wektorów, które spełniają coś takiego, że t działa na wektor v, czyli jak pomnożymy ten wektor V przez naszą macierz A, która reprezentuje to odzerowanie liniowe T w jakiejś ustalonej bazie, to ma być ten sam wektor, tylko co najwyżej przeskalowany, czyli lambda razy V. I wtedy wektor, który to spełnia, nazywamy wektorem własnym. To jest wektor, wektor własny. A liczba, przez którą tutaj się ten wektor mnoży, Odpowiadająca temu wektorowi, to jest wartość własna. Czyli mamy wartość własną i odpowiadający jej wektor własny danego odwzorowania liniowego t. No i teraz pytanie, jak znaleźć takie wektory, jak znaleźć takie wartości własne. No, jak mamy takie równanie, możemy sobie to jeszcze raz napisać, że a w działaniu na V to jest lambda razy V. No to oczywistym rozwiązaniem jest v równe 0. Jakbym tutaj wziął v równe 0, to to będzie równanie spełnione, bo obie strony będą równe 0 i lambda może być wtedy dowolne. Dlatego my wykluczamy taką możliwość. Do definicji wektora własnego dodajemy warunek, że wektor własny nie może być równy 0, czyli Zakładamy, że z definicji wektor własny nie może być równy 0 i szukamy tylko niezerowych wektorów spełniających takie równanie. No i teraz popatrzmy, jak można znaleźć takie lambdy i takie wektory, żeby to było spełnione. No to w tym celu ja przepiszę sobie to równanie w trochę innej postaci. Mianowicie od obu stron odejmę, odejmę lambda razy v, po to, żeby mieć 0 po prawej stronie. No i tutaj chciałbym teraz. Wektor V wyciągnąć tak, jakby za nawias. Ale to nie mogę tego zrobić, bo tutaj mam wektor V mnożony przez macierz, a tutaj wektor V jest mnożony przez liczbę. Nie mogę od macierzy odjąć liczby. I żeby to zrobić, to zastosuję tu taki prosty trik. Mianowicie napiszę, że to jest tak, a razy v, a tutaj zamiast lambda razy v, napiszę, że to jest lambda razy macierz jednostkowa, n wymiarowa macierz jednostkowa, mnożąca wektor V. Przypominam, że macierz jednostkowa to jest taka macierz, która ma. na diagonali jedynki, a poza diagonalą wszędzie ma 0. Wszędzie ma no i to jest macierz wymiaru n na n, bo jesteśmy w przestrzeni Rn. To nasza macierz A ma wymiar n na n, więc ta, ma, ta jedynka też musi mieć odpowiedni wymiar n na n. No i jak tak to zapiszę, to teraz mogę ten wektor V wyciągnąć za nawias i napisać, że to jest A, odjąć lambda razy macierz jednostkowa, i to wszystko w działaniu na wektor V ma dawać 0. Przyjrzyjmy się teraz temu równaniu. Spróbujmy je zinterpretować. Co tutaj mamy w nawiasie? No tutaj w nawiasie mamy jakieś działanie na macierzach. Od macierzy A odejmujemy lambda razy macierz jednostkową. I to, co dostaniemy w wyniku, to będzie jakaś macierz. Na razie nie zajmujmy się tym, co to jest za macierz. Żeby się tym nie przejmować, to na napiszmy na przykład, że ta macierz to jest jakaś macierz B. Tak sobie to oznaczmy. I to równanie wtedy ma postać taką, że macierz B w działaniu na wektor V ma być równe 0. To co to znaczy? Szukamy takich wektorów V, na których ta macierz B się zeruje i interesują nas tylko takie wektory, które są różne od zera. Bo oczywiście wektor zerowy zawsze jest rozwiązaniem takiego równania, ale my chcemy szukać niezerowych rozwiązań tego równania. I to równanie to jest definicja czegoś, co się nazywa jądro macierzy, to też gdzieś było zdefiniowane w jakimś filmie, czyli jądro macierzy B to są dokładnie te wektory, powiedzmy, wektory x z przestrzeni Rn, takie, że b w działaniu na x daje 0. Tak jest zdefiniowane jądro macierzy. To jako podprzestrzeń wszystkich tych wektorów, na których ta macierz się zeruje. Natomiast to równanie oznacza ni mniej, ni więcej, tylko że ten wektor V należy do jądra tej macierzy b. Czyli. Wektor V, przypomnijmy sobie teraz, co to jest macierz B, należy do jądra macierzy A odjąć lambda razy macierz jednostkowa. Czyli chcemy rozwiązać taki problem, żeby znaleźć wektory z jądra pewnej macierzy, przy czym, podkreślę to jeszcze raz, interesują nas tylko wektory różne od zera. To jest problem, który chcemy rozwiązać. No i teraz musimy zastanowić się, czy taki problem w ogóle ma rozwiązania? I kiedy taki problem ma rozwiązania, czyli niezerowe wektory w jądrze jakiejś macierzy? Zróbmy sobie tutaj trochę miejsca. Zauważmy, że gdyby jądro naszej macierzy, którą tutaj w skrócie oznaczaliśmy B, gdyby jądro macierzy B składało się tylko i wyłącznie z wektora zerowego, to ten problem nie miałby rozwiązań. No, bo interesują nas niezerowe wektory, a że jest tylko jeden wektor zerowy. No to zastanówmy się, kiedy, co to oznacza, że jądro macierzy kwadratowej, tutaj cały czas mówiłem o macierze kwadratowych, dlatego podkreślałem, że, że to jest ważne, że to jest odzorowanie z przestrzeni Rn w tę samą przestrzeń Rn, i wtedy macierz takiego odzorowania jest kwadratowa. Kiedy macierz kwadratowa ma jądro złożone tylko z wektora zerowego, czyli tak zwane jądro trywialne? Jest wiele równoważnych warunków. Jeden z nich. No to na przykład wiemy, że jądro jest równe 0, wtedy tylko wtedy, kiedy ta macierz kwadratowa jest odwracalna. Czyli kiedy ta macierz jest odwracalna. Kiedy można ją odwrócić? No i wtedy, kiedy macierz można odwrócić, no to możemy zadziałać macierz odwrotną na obie strony tutaj tego równania. B w działaniu na V równa się 0, i jedynym rozwiązaniem będzie V równa się macierz odwrotna do B w działaniu na 0. Dowolna macierz działania na wektor zerowy daje zero. Czyli jasne jest, że jeżeli ta macierz jest odwracalna, to jedyne rozwiązanie takiego równania to jest wektor zerowy, a wektor zerowy nas nie interesuje. Czyli widzimy, że jeżeli ta macierz B byłaby odwracalna, to nasz problem nie miałby rozwiązań. Czyli jedyny ratunek jest taki, że ta macierz musi być nieodwracalna. A jaki jest taki rachunkowy warunek, żeby można było łatwo sprawdzić odwracalność macierzy? No to przypomnijmy sobie, że odwracalność można sprawdzić, licząc wyznacznik macierzy. I wiemy, że macierz jest odwracalna wtedy i tylko wtedy, kiedy jej wyznacznik jest różny od zera. W ten sposób, przy pomocy tych warunków, scharakteryzowaliśmy sobie dokładnie sytuację, której chcemy uniknąć, czyli taką, w której nie ma rozwiązań. Czyli, żeby były rozwiązania takiego problemu, że A w działaniu na wektor V to jest. Jakaś liczba, liczba lambda razy ten wektor v dla wektora v różnego od zera, no musi być zaprzeczenie tych wszystkich warunków. Czyli ta macierz, którą tutaj mamy, ta musi być nieodwracalna. A żeby była nieodwracalna, to jej wyznacznik musi być równy 0. I wtedy to jądro będzie zawierało coś więcej oprócz wektora zerowego, będzie nietrywialne, i wtedy to równanie będzie miało jakieś nietrywialne, niezerowe rozwiązania. Czyli będziemy mieli takie rozwiązania wtedy i tylko wtedy, kiedy właśnie wyznacznik tej macierzy A odjąć lambda razy macierz jednostkowa będzie równy 0. Czyli problem znalezienia tych wartości własnych, dla których będziemy mieli od, odwiającymi wektory własne, sprowadza się do rozwiązania takiego równania, że trzeba od macierzy A odjąć lambda razy macierz jednostkową, i szukać takich wartości lambda, dla których to równanie będzie spełnione, dla których ten wyznacznik będzie równy 0. I te wartości, dla których ten wyznacznik będzie równy 0, to będą właśnie wartości własne tej macierzy. I w kolejnym filmie zrobimy to na jakimś konkretnym przykładzie.